Hejka kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj do Was przychodzę z odcinkiem, na który bardzo długo czekaliście i bardzo mnie o niego prosiliście. Z racji, że jest maj, a prosiliście mnie od niego od stycznia, kiedy tylko się zaczął ten rok. Chcieliście, żebym nagrała upgrade mojej toaletki, aktualizację mojej toaletki. Z racji, że nagrywałam to co roku, jak wygląda, jak się zmienia moja toaletka. Ja mam wrażenie, że ta toaletka się w ogóle nie zmienia. Dajcie znać, czy Wy dostrzegacie jakieś różnice. Ja ogólnie nie oglądałam tych wcześniejszych odcinków, więc nie wiem, ale mam wrażenie, że nic się nie zmieniło. Ale jeżeli się zmieniło, to dajcie znać. I co? I zabieramy się za pokazywanie Wam tej toaletki. A jeżeli takie coś Wam się spodoba i będziecie chcieli więcej tego typu odcinków, pamiętajcie oczywiście, żeby zostawić łapkę w górę i oczywiście również subskrybujcie kanał, to jest bardzo ważne, żebym mogła się dalej rozwijać. I co? I zaczynamy. Jeśli chodzi o tą toaletkę, jest to toaletka z IKEA, jest to toaletka Hemnes. Nie mam do niej żadnego linku ani nic w tym stylu, ale jest to najpopularniejsza toaletka, którą ma chyba 3/4 dziewczyn, które nagrywa na YouTubie. Także jest to bardzo popularna toaletka i ja bardzo ją lubię, bardzo dobrze mi się sprawuje. Jak widzicie, nie mam na niej szkła i często się o to pytacie. Ja mam to szkło zdjęte, z racji, że słyszałam, że ono się strasznie szybko brudzi, strasznie ciężko jest je jakoś domywać, także ja sobie je od razu zdjęłam i też bardziej mi pasowało do pokoju, bo było takie bardziej minimalistyczne, to szkło nie było takie ciężkie i jakoś tak mi bardziej pasowało bez tego szkła. No i co? I najpierw Wam pokażę wszystko to, co jest tutaj na tej górze. Najlepiej w ogóle chyba będę jakby nagrywać z ręki i później pokażę Wam to, co się kryje w środku. I ogólnie to nie są wszystkie kosmetyki, które tutaj mam, dlatego pokażę Wam też boczną szufladę, którą tam mam w komodzie, żebyście zobaczyli wszystkie kosmetyki, które mam, które polecam i których używam. No. Także przechodzimy do tego odcinka. Okej, a więc pokazuję jeszcze raz Wam, jak wygląda ta toaletka. Od razu mówię i przepraszam z góry, że ja sprzątałam ją chyba jakieś 3 albo 4 dni temu, więc jeżeli gdzieś będzie jakiś kurz, jakieś kapnięcie, to Was za to przepraszam, ale chcę Wam pokazać po prostu, jak to wygląda naturalnie. To wcale nie jest tak, że mi się ci już nie chciało sprzątać. Po prostu chcę Wam pokazać, jak jest na co dzień, już po używaniu i tak dalej. Tak, dobra, a więc jeśli chodzi o górę, to tak ona się tutaj prezentuje i myślę, że zaczniemy sobie tutaj od tej lewej strony. No i mamy tutaj pierwszą taką szufladkę. I jeśli chodzi o tą szufladkę, to mam tutaj wszystkie jakieś moje żele, tutaj mam nawet spray antybakteryjne do rąk. Właśnie te są wszystkie z Bath & Body Works, a tą dostałam w jakimś hotelu, także dużo tego jest, sporo. Ja jeszcze te żele zbierałam, zanim się w ogóle zaczął COVID, także teraz mam pod dostatkiem. Tutaj na górze stoją wszystkie jakieś moje perfumy, które kiedyś używałam, bo na przykład teraz są już skończone. W ogóle muszę je wywalić, ale niech sobie póki co jeszcze stoją. Tutaj z tyłu stoi taki jakby wieszak na biżuterię, chyba jakoś tak. Jest on z Pepco, ja go dostałam na urodziny kilka lat temu. No i tutaj właśnie mam różne naszyjniki srebrne, tutaj mam naszyjniki złote, tutaj mam jakieś bransoletki, takie typowo wakacyjne, malutkie kolczyki, tutaj jest gumka na górze, tutaj są bransoletki na nogi i z tyłu jeszcze kolczyki, takie troszkę większe kółka. No i to tak naprawdę wszystko, co jest po tej stronie. Teraz przechodzimy do środka. Tutaj na środku mamy 4 takie opakowania i te 3 są z IKEA, a to kupiłam w Pepco. I w tym mamy szarżecz, to taki shimer z Victoria's Secret. To jest balsam właśnie z takim brokatem, ale powiem Wam, że nie polecam go Wam, bo on strasznie jakby wszystko łatwo schodzi. Wystarczy, że na przykład założę długie spodnie, później je zdejmę i już tego brokatu nie ma. Zdecydowanie bardziej Wam polecam shimer z Apis. On jest dużo, dużo lepszy. Tutaj szczotka, ona bardziej leży tutaj dla dekoracji, bo już z niej nie korzystam, kiedyś z niej korzystałam, ale teraz przerzuciłam się już z tangle teaserów i już z nich tak często nie korzystam. Tutaj mam też balsam do ciała i ostatnia rzecz, która tutaj jest, to płyn micelarny, bo na przykład jak się maluję i muszę coś zmazać, domazać czy coś poprawić, no to przydaje mi się zawsze płyn micelarny. I to tak naprawdę wszystko, co jest w tym pierwszym koszyczku. W tym drugim mam same duże, gigantyczne pędzle. Tutaj jest na przykład mój ulubiony do różu z Freyara. Tutaj jest mój ulubiony do pudru, on jest z NAM. Ten jest mój ulubiony do rozświetlacza z Sephory.
Tutaj mam jeszcze, o, proszę bardzo, mój ulubiony do bronzera, również z Freyara. No i jakieś mnóstwo innych, które mi w sumie nie umiem się obsługiwać, ale je mam. W tym małym koszyczku mam tutaj różne jakieś takie pierdoły, patyczki do na przykład poprawienia kresek, zalotka do rzęs, tutaj też pełno jakichś takich szczoteczek do rzęs. I w ostatnim koszyczku, który jest tutaj, mam wszystkie jakieś takie malutkie pędzelki, jakieś do cieni, do brwi, tutaj do rzęs, tutaj na przykład takie też nożyki, jakieś inne do jakichś kresek, do korektora, jakieś naprawdę różne, tutaj mam takie też do maseczek. Także wszystkie jakieś takie malutkie pędzelki to są właśnie w tym koszyczku i stoją sobie tutaj. Nie będę pokazywać każdego pędzelka z osobna, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę niepotrzebne. Ja wszystkie pędzelki mam z Freyary, z jakichś takich seforowskich firm i jakichś takich rossmanowskich firm. Także to są jedyne pędzelki, jakie mam. Następnie tutaj po prawej stronie mam lusterko, które jak widzicie jest troszeczkę brudne, nie wiem, chyba perfumami musiałam na nie psiknąć i musiały zostać takie kropelki, no ale to lusterko jest z Ikei. Tutaj mam też taką wielką spinkę do włosów i mam trochę za grube włosy, dlatego nigdy nie spinam, no ale ona sobie tutaj jest, bo przyczepiam ją i tak zostało. No a tutaj na tej drugiej półeczce w środku mam różne balsamy do ust. Jest tu, może się wydawać, że jest tu syf, ale wcale nie ma. No to są po prostu jakieś takie odżywcze bazeliny, jakieś balsamy. Jak wiecie, tu jest Carmex jeden, tu jest drugi Carmex, w ogóle to jest chyba jakaś podróba Carmexa. Nie wiem. I tutaj jeszcze trzeci, i proszę bardzo, czwarty Carmex. Nie wiem, Carmex najbardziej lubię. Też jakieś masełka, no dużo tego jest. Wszystko tutaj jest używane po kolei. Następnie tutaj na górze mam taki stojaczek i gąbeczkę. Gąbeczka jest troszkę trudna, ale ja ją myję codziennie. Ona mi się raz zafarbowała, już mi się nie chce odfarbować. No i razem z takim stojaczkiem i to jest najlepiej, bo mi potem ta gąbeczka nie gnije, ani nic się z nią nie dzieje, więc jest git. Tutaj mam taki szklany pojemnik. Mam soczewki, krople do oczu i pipetę do wyciągania tych soczewek. I ostatnia rzecz, która tutaj stoi, to z tyłu jest taki kaktusik, a w tym kaktusiku są w sumie mieszanka różnych rzeczy. Pierwsza i w sumie chyba najważniejsza rzecz, z której korzystam najczęściej, to jest taśma. Jest to taka taśma papierowa, którą ja najczęściej robię kresy. Też mam też pełno takich inhalatorów do nosa. Kiedyś przywiozłam to ze Stanów, jak byłam chora, jakiś taki wielki chyba 20-pak i cały czas tego mam, więc jest chyba na każdą chorobę, na jaką kiedykolwiek zachoruję, będę miała inhalator do nosa. No i to wszystko, co tak naprawdę jest tutaj na górze i teraz przechodzimy do tego, co jest w środku. Okej, a więc jak się otwiera tą toaletkę, to mamy tutaj trzy takie przegródki. To jest przegródka, z której korzystam najczęściej. Tutaj są kosmetyki kolorowe, tutaj mamy pielęgnację i tutaj też jakieś takie mieszane rzeczy. A więc lecimy od początku. Pierwsza rzecz to podkład. Często się pytacie, jaki podkład mam i ja mam, proszę bardzo, taki podkład z Charlotte. Tutaj macie wszystko, kolor czwórka i tak się prezentuje ten podkład. Jeśli chodzi o korektory, to korzystam z dwóch korektorów. Jeden to jest właśnie taki Stay Naked, a drugi Lasting Matte. Tutaj macie kolorki. Kolejne rzeczy to tusz do rzęs z Banana Beauty, eyeliner razem z kredką z Tarte, taki przezroczysty do brwi żel z Benefitu, kolorowy żel z Benefitu, to jest numer 3. Konturówka, ona jest z, zobaczmy, z Maybelline i błyszczyk, on jest z Buxoma. Następnie mamy tutaj otwarty puder, bardzo fajnie. Jest to mój ulubiony puder, on jest z Rimmela Stay Matte. Mamy tutaj też bronzer od Fenty Beauty, o, nawet się odbijam w tym bronzerze. No, następna rzecz to z Too Faced róż. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Mamy tutaj też rozświetlacz, on jest z Revolution. Kolejny bronzer, tym razem z Maybelline, taki City bronzer. Kolejny puder, tym razem z Too Faced. Ja z niego rzadko w sumie korzystam, ale wiecie co, muszę go w końcu przetestować, bo tam chyba raz go tylko wypróbowałam i w sumie stwierdziłam, że jest fajny i włożyłam go potem tam na tył toaletki, już nie korzystałam. Myślę, że jutro sobie nim spróbuję się przypudrować.
I mam tutaj też jeszcze jeden rozświetlacz i on jest od Nataszy Denony Super Glow. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Z niego rzadko korzystam, bo w sumie zapomniałam, że go mam. On był w jakimś kalendarzu adwentowym. I ostatnia rzecz, którą tutaj mam, to są paletki. A tak właściwie takie moje ulubione paletki, z których korzystam najczęściej. Pierwsza to taka Tartalette od Tarte. Tutaj Revolution Pro, kolaboracja z Natalią Siwiec. Tutaj Makeup Obsession, kolaboracja z Berso. I ostatnia poletka to Huda Beauty Nude New. Wkładam do środka i już Wam pokazuję, co jest dalej. Okej, wszystko trafiło na swoje miejsce. To, co mam tutaj w drugiej przegródce, to dwa moje ulubione kremy do twarzy na dzień i na noc, chociaż ten na dzień chyba mi się skończył i ten na noc używam też teraz na dzień. Następnie antyperspirant pod pachy z Dove, mgiełka Fiji z Bath & Body Works, następnie takie chusteczki razem z płynem micelarnym z Klinika. I teraz zaczyna się w sumie taka pielęgnacja, bo mam tutaj płyn micelarny z Recibo. Mam tutaj również tonik z Pixi, z którego w sumie ani razu jeszcze nie korzystałam. Taka mgiełka do twarzy z Mario Badesco, chyba tak to się czyta tą nazwę. I ostatnia rzecz to, proszę bardzo, takie mleczko do twarzy z Fluff. I ostatnia przegródka, tutaj mam, proszę bardzo, mgiełkę z Victoria's Secret, tą samą, tylko że tym razem jest to shimmer. Tutaj mam mgiełkę z Bath & Body Works, jakąś taką hibiskusową, płyn do soczewek, mam tutaj też krem do twarzy, krem do rąk, taki, który pachnie bosko z Burt's Bees. I ostatnią rzecz, którą tutaj mam, to jest takie opakowanie z Petersona i mam tutaj wszystkie moje, no praktycznie wszystkie, bo chyba część jest też tam w szufladzie, maseczki w płachcie. Chociaż sobie bardzo rzadko robię, to mam mega dużo, najczęściej dostaję jakąś albo coś w tym stylu, także wszystko trzymam tu. I tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o stricte całą toaletkę, ale teraz przejdziemy jeszcze do jednej szuflady, w której również trzymam kosmetyki i tam Wam pokażę, jak one się prezentują. Tak się prezentuje ta szuflada, jest to naprawdę mega dużo rzeczy. A więc tak, pierwszy to jest taki koszyczek i tutaj mam jakieś różne zapasowe kosmetyki lub kosmetyki, z których rzadko kiedy korzystam, jakieś takie kolorowe. Mamy takie serduszko, tutaj jakiś puder, drugi puder, tam jest trzeci, tu są same pudry, tutaj też jakiś puder, tutaj tak samo, jakaś mini paletka, to są wszystko, tutaj rozświetlacze, tutaj jeszcze jeden puder, to w ogóle to jest pomada z Vibo. Właśnie zastanawiałam się, gdzie ona jest, a jest tutaj, okej, fajnie, dobrze wiedzieć. No, także tutaj są jakieś zapasowe kosmetyki i tutaj tak naprawdę tak samo, jakieś takie na wyczerpaniu, które mogę sobie zabrać do jakiejś torebki, jakieś takie, które gdzieś dostałam, gdzieś były, mi się nie przydały. Także ja wszystko tutaj chomikuję jak chomik, ale mi się potem te rzeczy przydają, także nawet jak coś mi się jest na wyczerpaniu i kupiłam sobie na przykład coś nowego, to i tak chowam sobie tutaj, bo wiem, że może mi się kiedyś jeszcze przydać. Tutaj różne produkty do ust, pomadki, błyszczyki, konturówki, no naprawdę tego jest mega, mega dużo, nie ma sensu pokazywać wszystkiego z osobna, bo naprawdę jest tego strasznie dużo i ten filmik trwałby 10 godzin, jakbym wszystko Wam opisała po kolei. Tutaj w tym małym koszyczku, w takim pudełeczku mam po pierwsze mój stary podkład, a tak tutaj mam same jakieś produkty, jakieś takie przezroczyste, jakieś pinniczki, olejki do paznokci. Jakieś inne paletki, których rzadziej korzystam, dlatego nie są w toaletce. Tutaj proszę bardzo, jakieś z Revolution, Makeup Obsession, Too Faced. Tutaj mam taką z NYX'a kolorową do jakichś makijaży. Tutaj też mam do konturowania paletkę od Verso. W tym pojemniczku różowym mam kremy do rąk różnego rodzaju. Również lakiery do paznokci różnego rodzaju, kolorowe. Ja nie maluję paznokci, tylko robię hybrydy, ale jak maluję paznokcie u stóp, na święta, na jakieś wyjazdy czy coś w tym stylu, to wszystko mam tutaj. Tutaj jakieś rzeczy do charakteryzacji, na przykład wosk, jakiś, to jest chyba lateks, tutaj jakaś taka sztuczna krew, jakieś rzeczy do charakteryzacji. Mam tutaj też gaz pieprzowy. Ten
pędzelki, których aktualnie nie potrzebuję, nie używam, a mogą mi się jeszcze kiedyś przydać, lub też do jakiejś torebki czy coś w tym stylu. No, wszystko tutaj po prostu mam i chomikuję właśnie. Także to jest tak jakby zapasowa. Tutaj nie korzystam z tego tak często, ale też jakbyście chcieli zobaczyć, to pokazuję. I co? I to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Pokazałam Wam wszystko, co miałam, wszystko po kolei. Nie wiem, czy on w ogóle był jakiś długi czy krótki. Wydaje mi się, że dość szybko się z nim uwinęłam, ale nie chciałam też na maksa przedłużać, bo wiem, że tutaj Wy raczej przyjdziecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda tak ogólnie, a nie też jakieś wszystko. Ale jeżeli chcecie, żebym zrobiła filmik z moimi mega polecanymi, ulubionymi, żebym bardziej opisała szczegółowo kosmetyki zarówno pielęgnacyjne, jak i kolorowe, to dajcie znać, to ja chętnie bym coś takiego dla Was nagrała. A tymczasem ja już tak naprawdę się z Wami żegnam i co, widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Do zobaczenia i cześć!